serce mi rośnie, jak ja patrzę na tyle zaangażowanych kobiet i panów, którzy przystąpili dzisiaj do tego konkursu potraw bożonarodzeniowych. 13 drużyn, nie kół gospodyń wiejskich, bo nie wszystkie drużyny to koła gospodyń wiejskich, zaszczyciło nas swoją obecnością. No i naprawdę mogliśmy podziwiać arcydzieła kulinarne. Jest oceniana potrawa wigilijna, potrawa mięsna i ciasto. Jury bardzo znamienite jury, ponieważ mieliśmy dwóch kucharzy, mieliśmy artystkę, malarkę, o której opowiem za chwileczkę, i panią, która współpracuje z nami w zakresie wykładów prozdrowotnych i żywieniowych, oceniało potrawy, a brali pod uwagę osobno kategorię potraw mięsnych, potraw wigilijnych, czyli postnych, ciasta i oczywiście wystrój stołów. No, ja przyglądałem się ich pracy, było naprawdę emocjonująco i gorąco momentami, bo czasy rzeczywiście takie, że co roku na nasze stoły bożonarodzeniowe goszczą zupełnie nowe przepisy, zupełnie nowe pomysły. Jeszcze 10-12 lat temu te potrawy były ujednolicone. Na każdym stole był przeważnie karp, kutia, dobrze Państwo wiedzą, o czym mówię, natomiast teraz rzeczywiście panie prześcigają się w swoich pomysłach, inspirują się wzajemnie, co nas bardzo cieszy. Czyli zadanie jury mają z roku na rok coraz cięższe. No ja nie chciałbym być na ich miejscu przenigdy, rzeczywiście spróbować przede wszystkim tych potraw. To już jest, przypomnę, 13 stołów razy 3 różne potrawy, to jest naprawdę ogrom jedzenia do spróbowania, no i pośród tego wszystkiego trzeba rzetelnie wybrać te najlepsze, a rzeczywiście ten poziom jest bardzo, bardzo wyrównany, to podkreślali jurorzy. Dochodzi do tego jeszcze jedna kategoria, wystrój stołu. To właściwie już było na prośbę Państwa, tak? Bo Państwo za każdym razem podkreślacie, że wkładacie bardzo dużo pracy, co widać, wystrój Waszych stołów, więc uznaliśmy, dlaczego tego nie nagradzać. Wszyscy dobrze wiemy, że 70% smaku jedzenia bierze się właśnie z tego, jak postrzegamy, jak patrzymy na jedzenie. No i oczywiście na tym nam również zależało, bo przecież tradycja bożonarodzeniowa to nie tylko te potrawy, ale sposób ich podania, sposób dekoracji tego stołu. Czasami w takim normalnym, codziennym zabieganiu nie mamy czasu przygotować porządnie tego stołu, natomiast na pewno każdy z nas znajduje czas na to, żeby stół właśnie bożonarodzeniowy, przy którym skupia się rodzina, był jak najpiękniejszy. Czego chciałby Pan życzyć mieszkańcom z okazji właśnie nadchodzących świąt? Myślę, że mogę się wypowiedzieć w imieniu Sztumskiego Centrum Kultury. Ja już te życzenia składałem wszystkim, którzy tutaj przyszli. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, jak najwięcej uniesień artystycznych w nadchodzącym 2019 roku, a sobie jako pracownikowi, jako pracownikom Sztumskiego Centrum Kultury życzymy przede wszystkim tego, żebyście Państwo do nas jak najczęściej i jak najtłumniej zaglądali. Wszystkiego dobrego.